Witam serdecznie w kryminalnie na taśmach z tej strony Justyna i w ubiegłym tygodniu cofnęliśmy się do lat 90. i jeszcze przez chwilę w nich zostaniemy. Zmienimy tylko miejsce. Tym razem zabieram was do USA. Znalazłam bardzo interesującą sprawę i mam nadzieję, że i Was zaciekawi. Poza tym dawno w Stanach nie byliśmy a przyda się odświeżyć trochę mapę. Przez ostatnie cztery odcinki gościliśmy w Anglii i Irlandii, więc jeśli te rejony wyjątkowo Was interesują, to oczywiście zapraszam, zostawię odnośniki w ekranach końcowych i w kartach na górze tego filmu. 26 sierpnia 1995 roku 23-letnia Heather Tig wybiera się nad rzekę Ohio. Jedzie do miejsca zwanego Newburg Beach w stanie Kentucky. Zatrzymuje się z dala od innych plażowiczów, w ustronnym miejscu przy lesie. Jest sama. Albo tak jej się przynajmniej wydaje. Nie wierzę, tak naprawdę obserwują ją dwie pary oczu, jedne po drugiej stronie rzeki, już w stanie Indiana, i drugie z lasu tuż za nią, co przydarzyło się Heddar tego upalnego sierpniowego dnia na Newborg Beach. Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, to zapraszam do posłuchania. A jeśli chcecie wiedzieć, czy sprawa jest rozwiązana, czy nie, to zajrzyjcie do opisu pod filmem. Poznajmy zatem główną bohaterkę naszego podcastu. Heder Danielle Teague urodziła się 25 kwietnia 1972 roku w stanie Kentucky. I właściwie to niewiele mam do przekazania o jej dzieciństwie. Jest bardzo niewiele informacji na ten temat. Na pewno całe swoje życie spędziła w stanie Kentucky. Tam chodziła do liceum, a później studiowała. Mieszkała w Madisonville w hrabstwie Hopkins. I z racji tego, że niewiele wiemy na temat przeszłości Heder, to przejdźmy bezpośrednio do dnia, przez który ten podcast w ogóle powstał. Był 26 sierpnia 1995 roku. To była sobota. Tego dnia 23-letnia Heather Thick miała zamiar pojechać na kemping. Swój dzień rozpoczęła bardzo wcześnie, już około 4:30, zjawiła się pod domem swojego przyjaciela. Imię tego przyjaciela nigdy nie zostało upublicznione, tak samo jak i nazwisko, ale na potrzeby tego podcastu, żeby było nam po prostu łatwiej, nazwijmy go Mark. Marka nie było wtedy w domu, więc Hader stwierdziła, że spróbuje złapać go nieco później. Około dziesiątej rano nasza bohaterka udała się do miejscowego baru, by zadzwonić. Nie była pewna, czy Mark już wrócił do domu, a nie chciała znów nadkładać drogi. Przyjaciel odebrał telefon, potwierdził, że chce jechać z nią na kemping. Ponieważ była dopiero dziesiąta, to zapytał, czy wpadnie do niego na śniadanie. Ale Heder odmówiła. Stwierdziła, że pojedzie nad rzekę, nad rzekę Ohio i trochę się poopala. Umówili się więc na spotkanie w południe. Nie rozmawiali długo. Heder wspomniała, że ludzie w barze dziwnie się na nią patrzą, więc szybko zakończyła rozmowę. Ale Mark nie spotkał się tego dnia z Heder i nie jest do końca jasne dlaczego. Około 12.30 odebrał telefon od innego znajomego i zdecydował się spotkać z nim, mimo że wcześniej umówił się z naszą bohaterką. Tymczasem Heder wyruszyła w drogę. Kierowała się do Newburgh Beach. Plaża rozciągała się wzdłuż rzeki Ohio w hrabstwie Henderson. W 1995 roku było to bardzo popularne miejsce, na nieszczęście mieszkańców. Odwiedzający często skracali sobie drogę na plażę przejeżdżając swoimi terenowymi autami przez pola, tym samym niszcząc ziemię i plony. Poza tym w okolicy znajdował się las, do którego ludzie przyjeżdżali, by kupić i zażywać narkotyki. Lokalni rolnicy mieli dość niszczenia ich ciężkiej pracy, więc postanowili połączyć swoje siły i zatrudnić kogoś, kto po prostu obserwowałby pola obok plaży i całą okolicę. Właściwie to ten człowiek miał dokumentować obszary, w których ludzie zwykle parkowali swoje auta i tym samym uszkadzali pola. I tak się składa, że 26 sierpnia ten człowiek też tam był. Tyle, że około południa postanowił zrobić sobie przerwę i położył włączoną kamerę na desce rozdzielczej w swoim aucie. To, co jest istotne, to fakt, że mężczyzna zostawił kamerę włączoną przypadkowo, ale to właśnie dzięki temu wiemy, kiedy dokładnie Heder przybyła na plażę i co działo się później. Kamera zarejestrowała przyjazd Heder. Dziewczyna zaparkowała swojego czerwonego Nissana i poszła w stronę lasu, przez który trzeba było przejść, by dostać się na plażę. Chwilę po przybyciu kamera zarejestrowała także czerwono-białego Forda Bronco, który zaparkował tuż obok Nissana. Ford miał dosyć niestandardową zabudowę bagażnika, czy też może paki, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Była w stylu safari, tak to jest nazywane w źródłach. Jak uda mi się wstawić jakieś zdjęcie poglądowe, to właśnie w tym momencie powinno się pojawić. W każdym razie Heder szła przez las. Szukała odpowiedniego miejsca, aby rozłożyć koc i móc się poopalać. Plaża w Newark przyciągała wielu miejscowych, więc była nieco zatłoczona, zwłaszcza w takie gorące i słoneczne dni. Heder chciała mieć to miejsce tylko dla siebie, z dala od wścibskich oczu. Dlatego też skierowała się w stronę nasypu. Zeszła w dół i stwierdziła, że to będzie odpowiednie miejsce. Ludzie byli daleko, za plecami miała las, ale miała też miejsce, by rozłożyć koc, w spokoju się poopalać i w razie czego zejść do rzeki, by się ochłodzić. I próbowałam znaleźć na mapie, gdzie mogła zatrzymać się header, ale dokładnego położenia niestety nie udało mi się ustalić. Mapy Google w ogóle nie wyszukują Newburgh Beach, ale to dlatego, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest to nazwa, której po prostu używają miejscowi. I właściwie to też nie jestem pewna, czy pochodzi od miasta Newburg, które znajduje się po drugiej stronie rzeki Ohio, ale już w stanie Indiana, czy może to miejsce znajduje się naprzeciwko miasta Evansville, które także znajduje się w stanie Indiana. Szczerze mówiąc, bardziej skłaniam się ku Evansville, bo jak zobaczymy na mapie, to rzeczywiście po stronie stanu Kentucky mamy coś na kształt plaży i lasu. Natomiast w źródłach, w tym na stronie Charlie Project, jest wspomniane, że było to blisko Spotswill, a więc raczej naprzeciwko miasta Newburg. Mam nadzieję, że tego nie zamotałam, ale na wszelki wypadek wstawię mapę z opisem, byście wiedzieli o co mi chodzi. W każdym razie to, co wiadomo na pewno, to to, że plaża znajdowała się w stanie Kentucky w hrabstwie Henderson. Heather była na plaży sama. Przynajmniej tak sądziła, ale wcale tak nie było. Po drugiej stronie rzeki, już w stanie Indiana. Pewien mężczyzna przyglądał się jej przez teleskop, czy może też lunetę. Tym mężczyzną był Tim Walhall. Tim był właścicielem fabryki i korzystał z wolnego weekendu. Było po godzinie 12, a on siedział sobie w swoim ogródku z widokiem na rzekę Ohio i oglądał otoczenie. To było jego hobby. Siedzenie na zewnątrz i obserwowanie, co dzieje się po drugiej stronie rzeki czyli na Newburg Beach. Patrzą na ludzi bawiących się na plaży. Jego uwagę przykuli mężczyźni, którzy wygłupiali się na trójkołowcach. Nie dało się ich nie zauważyć, ani nie usłyszeć ich krzyków i śmiechów. Tim zauważył, że zaczęli zbliżać się do miejsca, gdzie samotnie opalała się młoda dziewczyna. To była Heder. Tim zaczął się jej przyglądać i wtedy zauważył mężczyznę w krzakach, gdzie plaża łączyła się z lasem. Ewidentnie wyglądało to tak, jakby się ukrywał, jakby nie chciał zostać przez nikogo zauważony. Kiedy młodzi mężczyźni na trójkołowcach zobaczyli leżącą dziewczynę, to zawrócili. Zapewne nie chcieli jej przeszkadzać. Kiedy się oddalali, Tim zauważył, że mężczyzna wyszedł z lasu. Dziwnie się poruszał, miał dziwny chód, Trzymał ręce w pewnej odległości od swojego ciała. Zrobił kilka kroków, a następnie przystanął i pochylił się tuż nad dziewczyną. Mógł mieć około 180 centymetrów wzrostu. Był też dosyć przysadzisty, miał dłuższe włosy i brodę. Był ubrany w dżinsy i nie miał na sobie koszulki. Następnie mężczyzna położył rękę na plecach dziewczyny. Z daleka wyglądało to tak, jakby się znali, ale w pewnym momencie chwycił ją za włosy i pociągnął jej głowę do góry. Coś do niej powiedział. Później oboje wstali i wtedy Tim zobaczył, że mężczyzna trzyma w ręku broń i mierzy prosto w dziewczynę. Zmusił ją, by poszła w stronę lasu. Odwróciła się na chwilę i wtedy pan Waltham zobaczył jej wyraz twarzy. Była przerażona. Chwilę później zniknęli w lesie. Była dwunasta czterdzieści pięć. Tim odsunął się jak oparzony od swojego teleskopu. Starał się jakoś przetrawić to, co właśnie zobaczył. Czy aby na pewno nic mu się nie przywidziało Czy oto właśnie był świadkiem porwania? Chwycił za telefon i zadzwonił na policję. W źródłach można się natknąć na informację, że czekał aż 25 minut, by zgłosić to, co widział. Natomiast funkcjonuje też druga wersja, że od razu, gdy tylko ten mężczyzna porwał Hader, to Tim zadzwonił na numer 911. Natomiast był rok 95, Tim mieszkał w stanie Indiana, a header porwano w stanie Kentucky. I mimo, że dzieliła ich tylko rzeka, rzeka Ohio, to wciąż były to dwa różne stany. Zatem kiedy Tim wykręcił numer alarmowy, to połączyło go z centralą w Indianie. I nim przerzucono go do odpowiedniego wydziału, czyli policji w stanie Kentucky, to wszystko zajęło około 25 minut. I nagranie, jak Tim dzwoni na policję, jest dostępne w internecie. Zdaje się, że policja wypuściła je do ogólnej wiadomości dopiero w roku 2018. Można je znaleźć też i na YouTubie. Zostawię wam linka w opisie. Pojawiły się też głosy, że Tim był podglądaczem, że lubił sobie popatrzeć na Newport Beach, konkretnie to na kobiety. I kiedy zauważył samotnie opalającą się header, to postanowił ją poobserwować. Dziewczyna wybrała dosyć odludne miejsce na relaks, z dala od innych plażowiczów. Ponadto czytałam, że podobno rozwiązała sobie sznurki od góry stroju kąpielowego, by równo opalić sobie plecy. Więc może i rzeczywiście Tim był podglądaczem, a może i nie był. Może oglądał sobie przyrodę przez ten teleskop i przy okazji obserwował, co dzieje się na plaży. Tego nie wiem. W każdym razie, po tym telefonie, lokalny wydział policji wysłał funkcjonariusza, Mike'a Kleina, do Newburg Beach w celu zbadania sprawy. Tim nigdzie się nie ruszał po powiadomieniu służb, obserwował przez ten swój teleskop miejsce, skąd Heather została zabrana, do czasu przybycia policjanta. Tim widział przyjazd Kleina oraz to, jak wchodzi do lasu. A niedługo później na miejsce został wezwany detektyw David Osborne, ponieważ funkcjonariusz znalazł w krzakach dół od kostiumu kąpielowego należącego najprawdopodobniej do Heather. Wtedy też policja poprosiła Tima, aby przyjechał na miejsce uprowadzenia dziewczyny. Mężczyzna postanowił dotrzeć tam swoją łodzią, by było szybciej. Wtedy dokładnie opisał i pokazał skąd wyszedł podejrzany mężczyzna, gdzie leżała dziewczyna i dokąd się udali. Dodał też, że dół od kostiumu, znaleziony przez funkcjonariusza Kleina, z pewnością należał do tej dziewczyny, co zdaje się potwierdzać teorię, że Tim musiał ją obserwować od jakiegoś czasu. I tak, jest pewna niejasność co do tego, jak ustalono, że heder to heder. Nie jest to nigdzie w źródłach podnoszone, może miała przy sobie dokumenty, które po prostu zostały w miejscu, skąd została porwana, tego nie wiem, aczkolwiek gdzieś tam w pewnym momencie ustalono w końcu jej tożsamość. I jak wspominałam na początku tego podcastu, ludzie chcący dostać się na plażę Newport skracali sobie drogę przez pola. Stąd też rolnicy zatrudnili takiego stróża, pana, który filmował, co się dookoła dzieje, dokumentował to, jak plony są niszczone. I jak pamiętacie, ten pan postanowił zrobić sobie przerwę, odstawił swoją kamerę na deskę rozdzielczą w swoim aucie. I myślał, że ją wyłączył. Ale jej nie wyłączył i policja dotarła do tego nagrania. Co ciekawe, krótko po zniknięciu header, czyli jakoś tak przed godziną 13, kamera zarejestrowała gładko ogolonego mężczyznę z krótko przyciętymi włosami, siedzącego w biało-czerwonym fordzie Bronco z tą charakterystyczną zabudową bagażnika. Jak pamiętamy, Ford Bronco zaparkował tuż obok Nissana należącego do Heder Tig. Nagranie nie było najlepszej jakości, ale udało się na nim zobaczyć, jak jakiś inny mężczyzna majstruje przy aucie należącym do porwanej dziewczyny. Chwilę później Ford Bronco odjeżdża, ale auto Heder zostaje na swoim miejscu. Na plaży Newborg zaroiło się od funkcjonariuszy, którzy odgrodzili teren. Sprowadzono psy, które podjęły trop Heather, ale straciły go, gdy tylko weszły w las. Wysnuto więc teorię, że porywacz musiał wziąć wtedy dziewczynę na ręce i ją nieść. Samochód header został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking. Zabezpieczono także rzeczy, które zostawiła, czyli część stroju kąpielowego, ręcznik i koc, które zostały znalezione na skraju lasu. Tymczasem około godziny 15, czyli jakieś dwie godziny po całym zajściu, pewna kobieta mieszkająca w okolicy zobaczyła coś dziwnego. Ta pani nazywała się Michelle Morgan i jechała autostradą 811 w Kentucky kiedy zobaczyła, że od jakiegoś czasu jedzie za nią samochód, czerwony Chevrolet czy Chevette. Ale nie to było dziwne. Gdy pani Morgan zaczęła przyglądać się we wstecznym lusterku temu autu, to dostrzegła, że kierowca szarpie się w środku z młodą kobietą siedzącą na miejscu pasażera. Przyglądała się im przez dłuższą chwilę i doszła do wniosku, że ta kobieta z pewnością nie chce być w tym samochodzie. Później też, gdy sprawa uprowadzenia Heather stanie się głośna, to Michelle zgłosi się na policję i powie, że jest na 99% pewna, że w Chevroletcie widziała właśnie porwaną dziewczynę. Pani Morgan wyrzucała sobie, że nic nie zrobiła. Czuła się winna, że zgubiła gdzieś ten samochód, bo najwidoczniej w którymś momencie kierowca postanowił zjechać z autostrady, skorzystał ze zjazdu. Dodała, że mężczyzna prowadzący auto miał brodę i dłuższe włosy. A takiego właśnie widział Tim Waltham. Sporządzono zatem dwa szkice podejrzanego mężczyzny. Jeden przedstawiał całą sylwetkę i był sporządzony w oparciu o opis Tima, a drugi przedstawiający głównie twarz był sporządzony według szczegółów podanych przez Michelle Morgan. Skontaktowano się z rodziną Heather. Potwierdzono, że dziewczyna nie wróciła do domu i nikt jej od dłuższego czasu nie widział i nie można się było z nią skontaktować. Liczyła się każda godzina, przez pierwsze dni prowadzono szeroko zakrojone poszukiwania. Policja współpracowała także z mediami, apelowano, by każdy, kto widział Heather bądź mężczyznę odpowiadającemu rysopisowi podejrzanego, natychmiast zgłosił się na posterunek w Henderson. I policja hrabstwa Henderson przeszukiwała las, w którym zniknęła dziewczyna i jej porywacz. Jak już wspominałam, sprowadzono psy, sprowadzono także helikoptery, w poszukiwaniach pomagali wolontariusze, prasa zaczęła rozpisywać się o uprowadzeniu, o porwaniu młodej, atrakcyjnej kobiety. Nie minęło wiele czasu, kiedy w mediach pojawiło się nazwisko Tima Oldhama. Ktoś dotarł do informacji, że to właśnie on był naocznym świadkiem. Dziennikarze koczowali pod jego domem. Pojawiły się też głosy, że obserwował plażę, by podglądać młode kobiety opalające się toples. Insynuowano, że obserwował Heder. Albo może i nawet to on był porywaczem. W końcu miał łódź. Mógł szybko przedostać się na drugi brzeg rzeki Ohio. Te spekulacje doprowadziły do tego, że Tim musiał na jakiś czas wyjechać z miasta. Policja potrzebowała kilku dni, by opublikować szkicę podejrzanego w mediach. Zorganizowano konferencję prasową, na której funkcjonariusz Policji Stanowej, Larry Abel, apelował o wszelkie informacje. Dodał, że na plaży Newport w momencie porwania Heather znajdowało się 500 osób i nie jest w stanie uwierzyć, że nikt oprócz pana Tima Waldhama nic nie widział. No cóż, 500 osób to wydaje się być całkiem sporo. Nawet mnie ta liczba wydała się być nieco zbyt wysoka. Gdy mieszkanka hrabstwa Henderson, Suzanne Denise Miles, usłyszała o tym, to stwierdziła, że jest to po prostu bzdura. Postanowiła napisać do gazety Messenger Inquirer, by to sprostować, napisała, że w dniu porwania Heather 26 sierpnia 1995 roku na plaży mogło znajdować się co najwyżej 50 osób. 50, a 500 to jednak jest różnica. Susan często bywała na Newburg Beach i w taki dzień powszedni, czy nawet weekend, nigdy nie było na plaży 500 osób. Chyba, że miał miejsce wtedy jakiś event, lokalne wydarzenie, no to wtedy rzeczywiście można było się tylu spodziewać i tylu doliczyć. Ale 26 sierpnia na pewno tylu plażowiczów tam nie było. Media codziennie relacjonowały o postępach w sprawie. Postanowiono też przybliżyć ludziom postać samej Heather. Przed kamerą wystąpiła mama zaginionej, Sara, oraz przyjaciele dziewczyny. Mówili o tym, że bardzo dobrze się uczyła, miała bardzo dobre stopnie, co roku zdobywała stypendium. Była cheerleaderką w liceum, lubiła sport i w 1989 roku została nawet królową balu. Najpierw studiowała medycynę, ale później przerzuciła się na chemię z biologią. I przez lata w mediach mówiono o Heder w samych superlatywach. Dopiero po kilku latach od jej zaginięcia ta narracja się zmieniła. Owszem, była piękna, mądra, nie musiała płacić za studia, bo miała stypendium, ale była nieszczęśliwa. Na czwartym roku nauki zrezygnowała ze studiów, była przybita, niezadowolona, postanowiła wrócić do rodzinnego domu. Zaczęła pracować na dwa etaty, i przez chwilę zdawało się, że wszystko jest w porządku, ale. Tylko przez chwilę. Sara, matka Heder, twierdziła, że jej córka po powrocie wpadła w złe towarzystwo. Zaczęła spotykać się z mężczyzną o imieniu i nazwisku Ricky Banken, który był od niej o 20 lat starszy. Matka nie popierała tego związku, nie lubiła Rickiego, miał problemy z prawem. Do tego później okazało się, że wciągnął Heder w narkotyki. Podobno nie była uzależniona, czasami tylko sięgała po marihuanę, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy to prawda, czy może znajomi dziewczyny próbowali ją w jakiś sposób wybielić. Niemniej jednak jakieś narkotyki, może nie tylko marihuana, wchodziły w grę. I po jakimś czasie do sprawy włączyło się także FBI, które postanowiło przepytać znajomych, przyjaciół, HEDER, jaka dokładnie była. I to właśnie po tym, jak wkroczyli agenci federalni, wyszła na jaw te narkotyki oraz to, że miała problemy. W sierpniu 1995 roku Heather Teague była nieszczęśliwa. Kiedy zapytano jej przyjaciół, czy istniała możliwość, że planowała, czy być może rozważała odebranie sobie życia, to odpowiedzieli, że tak. Co prawda, nie byli do końca pewni, ale sam fakt, że uważali, że Heder mogła w ogóle o tym myśleć, był niepokojący. Kiedy przeszukano pokój dziewczyny, przejrzano jej rzeczy, to śledczy natknęli się na zeszyty z wierszami jej autorstwa. Ponadto miała też zeszyty, gdzie zapisywała swoje myśli. Nie wiem, co dokładnie tam było, bo nie dokopałam się do tego. Ale według źródeł to zaczęto się zastanawiać, czy Heder nie cierpiała na depresję. Jej poezja, wpisy były pełne smutku, rozczarowania, widać było, że była bardzo przygnębiona. Właściwie to znaleziono tak dużo dowodów wskazujących na to, że Heder miała skłonności samobójcze, że gdyby nie Tim Walthall i jego teleskop, to najpewniej policja uznałaby, że Heather zniknęła i odebrała sobie życie. To, co jest ciekawe, to to, że na dwa tygodnie przed porwaniem rodzina Tick zgłosiła zaginięcie Heather. Policja zajęła się oczywiście tą sprawą i dziewczynę dosyć szybko znaleziono. Gdy funkcjonariusze poinformowali ją, że rodzina jej szuka, że bardzo się martwi, to odparła, że po prostu Poszła sobie pobiegać. Później wyszła na jaw, że na dwa dni przed uprowadzeniem Heather została zwolniona z pracy. Nie wiem dlaczego została zwolniona, czy to była jej wina, czy jakaś redukcja etatu, tego nie wiem. W każdym razie bardzo się tym przejęła, bo zadzwoniła do swojej matki. Opowiedziała jej także o pewnym śnie, który miała, powiedziała, że śniła jej się polna droga. I później, już po zniknięciu córki, Sara Tig będzie się zastanawiać, czy Heather miała jakieś przeczucie, że stanie się jej coś złego. Na samym początku dochodzenia policja wystosowała apel, by właściciel czerwono-białego Forda Bronco z charakterystyczną zabudową bagażnika w stylu safari zgłosił się na najbliższy posterunek policji. Pojazd został uchwycony na nagraniu przy Newburgh Beach i detektywi sądzili, że kierowca może mieć istotne informacje w sprawie zaginionej Heather Tick. Ale o ile właściciel Forda Bronco nie zgłosił się na policję, to wiele osób z okolicy rozpoznało to auto. Tylko jedna osoba posiadała taki samochód w całym hrabstwie. I był to niejaki Marvin Ray Deal, na którego wszyscy wołali w skrócie Marty. Miał długie, brązowe włosy, brodę, czyli pasował do opisu podanego przez Tima. Marty w 1995 roku był na zwolnieniu warunkowym, ale nie takim standardowym, tylko na tzw. Tak shock probation. Czyli sędzia skazuje przestępcę na krótki okres więzienia, a następnie zawiesza pozostałą część kary. Najczęściej jest to stosowane, kiedy dana osoba jeszcze nigdy nie była w więzieniu, jest jej to pierwszy raz i jest to traktowane jako taka terapia szokowa. Czyli spędza jakiś czas w więzieniu, później się go wypuszcza w nadziei, że nie będzie już więcej łamał prawa. Bo jak złamie, to znów trafi do więzienia. Jeżeli chodzi o Martiego, to został skazany za narkotyki w kwietniu 1995 roku, ale dzięki szoku probation w sierpniu był już na wolności. Podobno w przypadku Martiego Dilla ten szok miał swoje zastosowanie, bo mężczyzna podobno trzymał się z daleka od rzeczy, przez które mógł trafić znów do więzienia. Podobno. Gdy informacja o Fordzie Bronco została opublikowana w mediach, to ludzie dosyć szybko zaczęli wskazywać właśnie na Martiego Dilla. Nie dość, że auto wyglądało tak jak na nagraniu, to jeszcze on sam wyglądał jak porywacz header. Zatem 30 sierpnia 1995 roku policja Kentucky zapukała do drzwi domu Dillów i otworzyła im żonę Marwina. Tracy. Tak się złożyło, że mężczyzny w tym czasie w domu nie było. Śledczy postanowili zatem porozmawiać z Tracy, ale ona niewiele miała im do powiedzenia. Potwierdziła, że tak, mąż ma czerwono-białego Forda Bronco, ale nie była w stanie im powiedzieć, czy w dniu zaginięcia Heather był na Newburgh Beach. I z racji tego, że Martiego w domu nie było, a Tracy nie wiedziała wiele, to detektywi pożegnali się i wyszli. W tamtym czasie cała okolica hrabstwa Henderson wiedziała o zaginięciu 23-letniej dziewczyny, także i Marty. Niedługo po wyjściu detektywów do domu wrócił sam Marty. Tracy opowiedziała mu, że odwiedziła ich policja, że chcieli porozmawiać w sprawie zaginięcia tamtej młodej dziewczyny. Zapytała go, czy był wtedy na plaży w Newburgh i kiedy Marty migał się od odpowiedzi, to żona przyznała, że detektywi są w posiadaniu taśmy, która nagrała jego samochód właśnie przy plaży w dniu zaginięcia Heather. Przecież nikt w okolicy nie ma takiego Forda Bronco jak ty, Marty. Powiedz mi, co tam robiłeś. Ale Marty nie chciał odpowiedzieć. Rozgorzała kłótnia, która przerodziła się w awanturę. Zaczęli się szamotać. Tracy krzyczała, płakała, pytała, czy zrobił coś tamtej dziewczynie. Pytała go, gdzie ona jest. Dlaczego taki jesteś? Dopiero co wyszedłeś z więzienia. Jak to wszystko prawda, to znów tam trafisz. Wszystkiemu przyglądał się syn pary, Joshua. Był jeszcze dzieckiem. W pewnym momencie Marty kazał żonie wyjść i zabrać chłopca. Krzyczał, żeby jak najszybciej wyszła z domu, że jeśli przyjedzie po niego policja, to się zabije, że nie wróci do więzienia. Tracy była przerażona. Wsiadła do swojego auta i pojechała do sąsiada, gdzie o wszystkim opowiedziała. Opowiedziała o wizycie policji, o nagraniu, o awanturze z Martym i jego groźbach. Zdecydowali, że pojadą na policję. Zgłosili, że martwią się o Martiego, nie odbierał telefonu, nie otwierał drzwi, groził, że odbierze sobie życie. I dopiero wiele lat później, w 2006 roku, wujek Marwina, niejaki Ernest Green, zda dokładną relację z tego, co działo się tamtego dnia. Ernest usłyszał od Tracy o tym, co stało się 30 sierpnia, czyli o wizycie detektywów. Kobieta powiedziała mu, że boi się o Martiego, kazał jej wyjść, zabrać syna, groził odebraniem sobie życia. Następnego dnia, czyli 31 sierpnia, Ernest wraz ze swoim znajomym, którego personaliów nie chciał ujawnić, więc na potrzeby tego podcastu nazwijmy go po prostu Steve. Udał się do domu Dilów. Zatem Ernest i jego znajomy Steve 31 sierpnia 1995 roku udają się do domu rodziny Dil, gdzie miał przebywać Marty. Ernest był emerytowanym policjantem i uważał, że jest w stanie załagodzić sytuację. Miał doświadczenie w negocjacjach i mężczyźni pojechali do domu Marvina. Albo raczej do przyczepy, gdzie Dilowie mieszkali, bo to był dom mobilny, który mieścił się w lesie. Zapukali do drzwi, ale nikt im nie otworzył. Gdy opuszczali teren posiadłości, to natknęli się na policjanta stanowego, który zdawał się obserwować przyczepę. Było to po tym, jak Tracy i sąsiad zgłosili sprawę na policję. Ernest i Steve postanowili do niego podejść. Zapytali go, czy ma nakaz, ale policjant odparł, że nie, więc mężczyźni kazali mu odjechać, bo nie miał w takim razie prawa przebywać na posesji Dealów. Obawiali się też, że gdy Marty zobaczy policję na swoim terenie, to postanowi spełnić swoją groźbę i targnąć się na swoje życie. Tracy Deal po zgłoszeniu sprawy na policję przebywała w domu sąsiada. Tam też znaleźli ją Ernest i jego znajomy. Poprosili by dała im klucz do domu, bo nie mogli wejść. Marty nie odpowiadał na ich wołania, nie otwierał drzwi, nie odbierał telefonu. Kobieta wręczyła im klucz i mężczyźni pojechali z powrotem do przyczepy dilów. Kiedy Steve i Ernest weszli do domu, w środku było ciemno. Rozdzielili się i wkrótce znaleźli Martiego siedzącego w szafie w głównej sypialni. Trzymał pistolet przy głowie. Zaczęli z nim rozmawiać, głównie Ernest. Był jego wujkiem, próbował przypomnieć mu o dobrych czasach, nakłonić do wyjścia z szafy. Nie pytali go, dlaczego boi się policji, chcieli po prostu, by wyszedł z szafy. Wtedy mieliby szansę odebrać mu broń. Ernest przypominał Martiemu dobre czasy, wspominał jego dzieciństwo, mówił, że ma wielkie szczęście, że jest z Tracy, że mają syna. Zdawało się, że to działa, że Marty powoli się rozluźnia, że już za chwilę, za moment wyjdzie. Ale wtedy zadzwonił telefon. Nie wiadomo, kto odebrał. Czy Marty, czy Ernest, a może Steve. W każdym razie dzwoniła policja. Funkcjonariusz poinformował ich, że otoczyli przyczepę i mają jak najszybciej wyjść na zewnątrz. Nie wyglądało to dobrze. Właśnie tego chcieli uniknąć. Steve stwierdził, że chce się z tego wymiksować, to zaszło za daleko. Chciał pomóc kumplowi, a wplątał się w jakąś obławę. Postanowił wyjść, by nie zostać świadkiem samobójstwa Martiego, gdyby ten zdecydował się to zrobić. Marty wyszedł z szafy i wtedy Ernest pomyślał o tym, by odebrać mu broń. Zaczął zbliżać się do niego z latarką. Ale ten go zauważył i kazał mu się zatrzymać. W odpowiedzi Ernest zaczął świecić mu latarką po oczach. Prosił, by Marty tego nie robił. Obaj mężczyźni usiedli na łóżku. Ernest starał się uspokoić Martiego, wyjaśnić mu, że wszystko będzie dobrze. Ale wtedy usłyszeli dziwny hałas pod podłogą. Pamiętajmy, że była to przyczepa, dom mobilny, więc Marty stwierdził, że policja jest już prawie w środku. Ernest próbował go uspokoić, przemówić mu do rozsądku, ale ten wcale go nie słuchał. Dill poszedł do Łazienki i tam się zastrzelił. Oczywiście policja usłyszała ten pojedynczy strzał, więc natychmiast wkroczyli do środka. Marty jeszcze wtedy żył, przetransportowano go do szpitala karetką, ale godzinę później zmarł. Przeszukano dom, w sypialni na łóżku znaleziono rozłożone zdjęcia Dilla i jego rodziny. Była też odręcznie napisana notatka, która głosiła: Bronko jest gdzieś z tyłu. Policja była święcie przekonana, że oto właśnie mają swojego sprawcę oto właśnie mają porywacza Heather Tig. Poproszono o pomoc FBI, by zbadało Forda Bronko oraz przeszukało posesję dealów z psami. Był to spory teren. Las, dwa małe stawy, które też trzeba było sprawdzić. Gdy wieść o śmierci Martiego Dila rozeszła się po okolicy, to na posterunek policji zgłosił się pewien anonimowy świadek. Twierdził, że w dniu zaginięcia dziewczyny, w dniu zaginięcia Heder, wczesnym wieczorem słyszał krzyczącą kobietę w przyczepie Dilów. W mediach zawrzało. Wszyscy sądzili, że to właśnie Marvin Dill porwał Heder, a gdy miał zostać złapany, postanowił zachować się jak tłuszcz. Oczywiście wszyscy zaczęli poddawać wątpliwość, czy w ogóle powinien wyjść na wolność, czy zastosowanie shock probation nie było złą decyzją. Na swoją obronę sędzia, który skazywał Dilla, pan Hayden, Stwierdził, że przecież nikt nie mógł przypuszczać, że facet, który hodował u siebie krzaki z marihuaną, mógł dopuścić się porwania młodej kobiety. No cóż, akurat można było przypuszczać. W 92 roku Dilowi wpadła w oko pewna kobieta, której partner zmarł. Marty wydzwaniał do jej domu, pytając, czy jej chłopak może podejść do telefonu mimo iż doskonale wiedział, że nie żyje. Gdy kobieta się denerwowała, on śmiał się do słuchawki. Ale nie skończyło się tylko na telefonach. Marty śledził tą kobietę, dokładnie obserwował podczas dnia, a gdy wracała do domu, dzwonił i opowiadał jej co robiła, dając jej tym samym do zrozumienia, że ją śledzi. Później zaczęły się groźby. Twierdził, że mógłby ją wykorzystać gdyby tylko chciał. Kobieta zgłosiła sprawę na policję i wszystko się wtedy skończyło. Jednak pomimo tego prześladowania, Marty został skazany na bardzo łagodny wyrok, gdy został zatrzymany za posiadanie i uprawę marihuany, 40 dni w więzieniu, a później wolność. Gdy FBI zaczęło się przyglądać aktom Martiego, to okazało się, że jego aresztowanie za posiadanie narkotyków było spowodowane tym, że proponował młodym dziewczynom na ulicy seks. Ale wtedy, oprócz narkotyków w aucie, w Fordzie Bronco znaleziono inne rzeczy: taśmę klejącą, gumowe rękawiczki, dwa naładowane pistolety. To wszystko znajdowało się w jego wozie w momencie, gdy próbował zwabić młode dziewczyny do środka. Rodzina i znajomi Martiego oczywiście widzieli podobieństwo do mężczyzny, który porwał Heather Tick. Gdy szkice pojawiły się w gazetach, to Tracy Deal od razu stwierdziła, że podejrzany wygląda jak jej mąż. Postanowiła nawet skonsultować się z prawnikiem w tej sprawie. Sądziła, że to właśnie Marty jest odpowiedzialny za zniknięcie tej dziewczyny. Dobrze, zatem podejrzany nie żyje, ale gdzie w takim razie jest Heder? W tym momencie raczej niewielu wierzyło w to, że jest jeszcze żywa. Szukano wszędzie, wzdłuż rzeki Ohio, w lesie, na terenie Dilów, ale nic nie znaleziono. W tamtym czasie w śledztwo bardzo zaangażował się sam Tim Waltham, czyli świadek uprowadzenia. Nie tylko oferował swoją pomoc, ale nawet wpłacał pieniądze na kolejne przeszukiwania. Mijały dni, potem tygodnie, które zamieniły się w miesiące, ale nigdzie nie było Heder. Wtedy też zaczęto się tak na poważnie zastanawiać. Czy aby na pewno Marty Deal był porywaczem? W domu ani w okolicy nie znaleziono żadnych dowodów sugerujących, że miał coś wspólnego z tą sprawą. W październiku 1995 roku wyszło na jaw, że Marty jednak nie do końca odpowiadał szkicowi policyjnemu w czasie porwania heder. Jak pamiętamy, mężczyzna widziany przez Tima miał dłuższe, brązowe włosy i brodę. A po wyjściu z więzienia Marty ogolił głowę. Nie miał też brody. Gdy miała miejsce wstępna sekcja zwłok Marwina, to policja sprowadziła do kostnicy Tima, aby obejrzał ciało. Sądzili, że może Marty obciął włosy, by jakoś zmylić ewentualnych świadków. Tim niewiele mógł powiedzieć na temat ciała, które zobaczył. Zwłaszcza, że przecież widział całe zajście przez teleskop. Nie widział aż tak dokładnie twarzy napastnika. Właściwie to jedyne, czego był pewien, to jego postury i to, że nie miał na sobie koszuli. Później nawet co do reszty nie był pewien. Zmienił swoje zeznania, stwierdzając, że może porywacz miał perukę, albo że miał na twarzy jakąś siatkę. Pozostawało więc zeznanie Michelle Morgan. Jak pamiętamy, Michelle jechała autostradą, kiedy zobaczyła w samochodzie jadącym za nią mężczyznę odpowiadającego szkicowi podejrzanego oraz dziewczynę uderzająco podobną do Heder. Dziewczyna szarpała się z kierowcą i wyglądało na to, że znajduje się w tym aucie wbrew własnej woli. Matka Heder wystosowała list do władz hrabstwa McLean, które sąsiaduje z hrabstwem Henderson. Wspomniała o kobiecie w czerwonym szewrolecie. Podobno, gdy Sara wraz z innymi członkami rodziny przeszukiwała plażę Newborg podeszły do niej dwie dziewczyny. Powiedziały jej, że czerwony Chevrolet Chevette jechał za Fordem Bronco, który opuszczał plażę tamtego feralnego dnia, tuż po porwaniu Heder. Jednak te kobiety nie podały więcej informacji. Nie zostawiły też matce żadnego kontaktu do siebie. Nigdy też nie zgłosiły się na policję. 2 listopada 1995 roku Sara napisała kolejny list do McLean County News, apelowała o informacje w sprawie zaginięcia córki. Zgodziła się na publikację swojego prywatnego numeru telefonu, by każdy, kto miał jakieś wieści o Heder, mógł bezpośrednio do niej zadzwonić. Kilka dni później, 7 listopada, władze Kentucky powołały wielką ławę przysięgłych, która miała rozstrzygnąć, czy Marvin Marty Dill był odpowiedzialny za porwanie Heather Teague. Żadne nowe informacje nie zostały wtedy ujawnione. Żona Dilla, Tracy, stanęła przed ławą, ale nie zeznawała. Powołała się na swoje prawo do milczenia wynikające z piątej poprawki. Przez kilka miesięcy w sprawie niewiele się działo. Nawet media odpuściły i nie publikowały codziennie aktualizacji. To wszystko zmieniło się wiosną 96 roku, bo wtedy w gazetach można było przeczytać, że Sara Tick została podana do sądu. Były chłopak dziewczyny, Ricky Banken, zarzucał Sarze, że go nęka, kradnie pocztę i sfałszowała jego dokumenty. Z tym fałszowaniem to było tak, że właściwie to sam Ricky kazał podpisać jej czek, który potem sfinalizował na pokrycie napraw w swoim domu, więc równie dobrze mógł wcale o tym nie wspominać. Niemniej jednak pozostałe zarzuty nie były takie bezpodstawne. Sara wyzwaniała do Ricky'ego, twierdząc, że pasuje do opisu mężczyzny podejrzanego o porwanie jej córki. Te telefony były tak uciążliwe, że Banken postanowił podać Sarę do sądu, by w końcu dała mu spokój. Ale Ricky nie był jedyną osobą, którą wzięła na radar pani Teague. Jej uwaga zwróciła się także na Tracy Deal, żonę Martiego. W kwietniu 96 roku Sara zawzięła się i codziennie pisała listy do Tracy, w których żądała odpowiedzi w sprawie zniknięcia Heather. To trwało kilka tygodni. W końcu pani Dill zgłosiła nękanie na policję, aż w końcu także wkroczyła na drogę sądową. Zarzuty fałszerstwa i kradzieże zostały wycofane z powodu braku dowodów jeszcze przed procesem. 18 lipca 1996 roku Sara stanęła przed sądem, gdzie była oskarżona o nękanie Tracy Dill. Ponieważ kobieta nigdy nie udzieliła Sarze odpowiedzi na pytania zadane w listach, prokurator okręgowy z czystej ciekawości zadał Tracy kilka z nich. Głównie te pytania dotyczyły Forda Bronco, w którym rzekomo miała znajdować się Heder. Zapytał też o to, czy wiedziała o tym, że anonimowy świadek zeznał, że w wieczór zaginięcia dziewczyna słyszał z przyczepy krzyk kobiety. Na wszystkie pytania Tracy odpowiadała krótko – nie. Zarzuty wobec Sary Teague zostały wycofane po krótkiej naradzie ławy przesięgłych. Policja wciąż pracowała nad śledztwem. FBI dokładnie sprawdziło Forda Bronco należącego do Martiego Dila. I mimo, że auto zdawało się być dokładnie wyczyszczone, to mimo wszystko udało się coś znaleźć. Znaleziono dwie małe plamki krwi, a także ręcznik, który mógł należeć do Heder. Gdy przetestowano krew, okazało się, że należało do dwóch różnych osób. Tylko tyle udało się ustalić. Było jej za mało, by móc analizować dalej. Pod koniec 96 roku, po hrabstwie Henderson, zaczęły krążyć różne plotki dotyczące tego, co stało się Heder. I kto mógł to wszystko zrobić? Niektórzy uważali, że dziewczyna uciekła, że rozpoczęła nowe życie w Indianie i to całe porwanie było zainscenizowane. Inni sądzili, że jest gdzieś przetrzymywana, a jeszcze inni, że prawdopodobnie już nie żyje. Matka Heder nie ustawała w wysiłkach, by odnaleźć córkę. Nie była zadowolona z pracy Policji Stanowej, a tym bardziej FBI. Oskarżyła federalnych, że niszczą dowody i że coś ukrywają, że kogoś kryją. Sara bardzo walczyła, aby sprawa Heder ciągle była na językach. Czasami aż za bardzo. Niektórzy uważali, że była niestabilna, że zwariowała. Oskarżała wszystkich dookoła o udział w porwaniu córki. Oskarżała Tracy Deal. Takiego bankena oskarżała policję FBI, aż w końcu nawet wytropiła Ernesta Grina, wujka Martiego Dilla. Do niego też napisała pełen nienawiści list, oskarżając go o morderstwo Heder. W rozmowie z FBI Ernest powiedział, że nie ma do Sary żalu. Powiedział, że spotkała ją wielka tragedia i chce po prostu znaleźć odpowiedzi. I pani Tig szukała odpowiedzi. Przez lata sprawdzała każdą możliwą wskazówkę, każdy trop. W 1998 roku zorganizowała petycję, by doprowadzić sprawę i jeszcze raz przed wielką ławę przysięgłych, w nadziei, że tym razem zaczną naciskać na Tracy Deal i w końcu im coś powie, że może pojawią się jakieś nowe informacje. Sarze udało się zebrać dwa tysiące podpisów. I sprawa owszem znów trafiła do sądu, ale tym razem pani Dill nie została nawet do niego wezwana. W tym samym roku, czyli 98, policja dostała cynk. Na komisariacie zjawili się myśliwi, którzy polowali w pobliżu przyczepy Dillów. Widzieli, jak po zaginięciu heder ktoś bardzo dokładnie czyścił auto i wyrzucał z niego jakieś szmaty. Ale jeżeli Tracy Deal coś o tym wiedziała, to nie powiedziała ani słowa. 26 stycznia 1999 roku Sara napisała list do gazety, w którym przedstawiła swoje teorie na temat zaginięcia porwania córki. Twierdziła, że ktoś miał plan, który się nie udał i że dotyczył kogoś, kto miał spotkać się z Heather na plaży. Nie mówiła tego wprost, ale snuła sugestie, że Heather miała spotkać się na plaży z Rickiem Bankenem i że to do niego dzwoniła w barze. Cztery lata po zniknięciu dziewczyny matka zorganizowała rekonstrukcję na Newburg Beach. Heather grała jej ciotka Terry Bruce, a porywaczem był lokalny mieszkaniec Bill Laysfield. Sara zajęła miejsce Tima Oldhama obserwując plażę z tego samego punktu, co on w 1995 roku. Chciała zobaczyć, jak dokładnie Tim widział porywacza. Poza tym uważała, że policja mogła coś przeoczyć. Co ciekawe, Tim Waltham zmieniał swoje zeznania. Najpierw twierdził, że mężczyzna miał brodę, a potem okazało się, że miał twarz zasłoniętą jakąś siatką do owadów, czy też kapeluszem z taką siatką do owadów. Nie wiem, czy dobrze to przetłumaczyłam, ale jest to w źródłach nazywane moskito netting. Ta rekonstrukcja na plaży niestety nic nie dała. Nie znaleziono żadnych nowych tropów. Pod koniec roku 99 na plaży znaleziono damskie buty, trapery. Bardzo podobne nosiła Heather. Jednak nie potwierdzono nigdy, by te buty rzeczywiście do niej należały. Gdy nastał rok 2000, Sara nie ustawała w wysiłkach w przypominaniu ludziom o sprawie Heder. Rozwieszała fioletowe wstążki na drzewach, przy drodze, a Tim Walthall ustawił nawet drewniany krzyż na plaży Newburgh ku pamięci Heder. 2 września 2001 roku Sara zapłaciła gazecie The Owensboro Messenger, by opublikowała jej artykuł. W swoim tekście pani Tik dużo spekulowała, przedstawiała różne teorie, stawiała pytania, pisała o tym, że Heder śniła się polna droga i że być może była to przepowiednia. Generalnie, Sara nie brzmiała w tym artykule najlepiej. Widać było, że jest w złym stanie psychicznym. Trudno się zresztą dziwić. Dostawała listy z opisami, jak mogła umrzeć jej córka, dostawała zdjęcia dziewczyn podobnych do heder biorących narkotyki. Ludzie dzwonili do niej, podawali się za porywacza i opisywali, jak wykorzystali dziewczynę. To na pewno odbiło się na psychice Sary. Poza tym, wszędzie węszyła spisek. Oskarżała praktycznie każdego, kto stanął jej na drodze. 5 września 2002 roku, Owensboro Messenger opublikował kolejny artykuł Sary. Kobieta prosiła w nim o wpłacanie datków na utrzymanie billboardu z wizerunkiem Header. Nie obyło się bez kolejnych teorii spiskowych. Sara uważała, że w dniu porwania córki na plaży byli policjanci, i dziwiło ją to, że nie słyszeli krzyków dziewczyny. Dwa lata później. W 2004 roku pojawił się nowy podejrzany. Był to kierowca ciężarówki Christopher John Billow. Odsiadywał wyrok za zamordowanie swojej dziewczyny, Catherine Pecer w 1991 roku. Jednak został aresztowany dopiero w roku 2003. Ktoś z policji połączył kropki i stwierdził, że Billow może mieć coś wspólnego z porwaniem Heather Tick. W 1995 roku Billow mieszkał w hrabstwie Henderson. Ale trzy dni po porwaniu Heather wyjechał. Miało to miejsce tuż przed śmiercią Marty'ego Dilla. Policja w Kentucky uważała, że Heder była bardzo podobna do zamordowanej dziewczyny Billowa. Uważali też, że mężczyzna mógł zabić więcej kobiet. Heather była w jego typie. Miała długie ciemne włosy, zielone oczy. Była zgrabna. Poza tym, Billou lubił przesiadywać w lokalnym barze, dokładnie w tym samym, w którym Heather wykonała telefon do swojego znajomego, którego nazwaliśmy Mark. Dziewczyna powiedziała przez telefon, że musi kończyć, bo czuje na sobie dziwne spojrzenie. Co więcej, do tego samego baru lubił chodzić Marty Dil. W ogóle okazało się, że cała trójka, czyli Heather, Billou i Dil, mieli wspólnych znajomych. Ponadto Christopher często odwiedzał Newborg Beach, by kupować i brać narkotyki. Jego siostra potwierdziła później, że Christopher często przebywał na plaży, a jego ulubionym miejscem był taki odosobniony obszar przy lesie, a dokładnie tam Heder się opalała tego feralnego dnia. Co ciekawe, Christopher Billow znacznie bardziej przypominał mężczyznę z portretu pamięciowego niż Marty Dill. Cały czas nosił długie włosy, brodę, a poza tym miał nietypową postawę. Ręce zdala od tułowia, ale dłonie skierowane do wewnątrz. A dokładnie tak poruszał się porywacz według Tima Waldhama. Te informacje bardzo szybko dotarły do Sari Tig, która powiedziała mediom, że owszem Billow lepiej pasuje do szkicu, ale nie jest w 100% przekonana, że Marvin Deal był niewinny. Uważała, że obaj mężczyźni są zamieszani i że porywacz na pewno nie działał sam. Co ciekawe, podczas przesłuchania, Christopher Billow, zapytany o udział w zniknięciu Heder, niczego nie potwierdził ani też nie zaprzeczył. Ale bez odpowiedzi, bez konkretnych informacji, ten trop prowadził donikąd. 26 sierpnia 2005 roku gubernator Ernie Fletcher ogłosił. 26 sierpnia dniem modlitwy za Heather Tick w Kentucky. Miało to miejsce dokładnie w dziesiątą rocznicę jej zniknięcia. Ta data, czyli 26 sierpnia, dla rodziny Tick nie oznaczał tylko zaginięcia Heather. Tego samego dnia została zamordowana przez swojego męża kuzynka dziewczyny, Suan Ray Jenkins, sprawcą okazał się być mąż. W 2007 roku Sara podjęła jedną z trudniejszych decyzji w swoim życiu. Zdecydowała się złożyć wniosek o uznanie córki za zmarłą. Dzięki temu mogła uzyskać dostęp do akt i dokumentów policyjnych, do których nie miała wglądu, dopóki Heder miała status osoby zaginionej. Policja stanowa Kentucky wielokrotnie odrzucała prośby i wnioski Sary o pozwolenie jej na wgląd do akt. Nie wyrażono zgody nawet na to, by wysłuchała rozmowy Tima z operatorem numeru alarmowego. Dopiero gdy sprawę zainteresowały się media, to policja stanowa w 2008 roku pozwoliła matce przesłuchać nagranie. I w tym samym roku w marcu ponownie zbadano DNA z Forda Bronko. O ile krwi nie można było sprawdzić, bo było jej po prostu za mało, to postanowiono pochylić się nad ręcznikiem, który znaleziono wewnątrz pojazdu. Dla przypomnienia istniało podejrzenie, że ten ręcznik należał do Heder. Znaleziono na nim włosy, które poddano analizie. I uwaga, okazało się, że należą do zaginionej dziewczyny. Sara postarała się nawet o ponowne sprawdzenie plaży z psami tropiącymi. Podobno po 13 latach psy podjęły trop, ale artykuły w gazetach były co do tego bardzo sceptyczne. Sara zwróciła się także do syna Martiego Dilla, Joshua, by pozwolił im wejść razem z psami na ich teren. Powiedziała młodemu Dillowi, że nie wierzy, by to Marty zabił Heder, I teraz jest szansa, by to udowodnić. Doszła nie wyraził zgody, by psy weszły na teren, ale podobno zwęszyły coś przy granicy ich działki. Sara starała się o oficjalny nakaz przeszukania domu i terenu rodziny Dill, ale policja odmówiła. Lata mijały, a Sara Tig dalej szukała odpowiedzi. Zaginięcie Heder powoli schodziło na dalszy plan. Media nie mówiły o jej sprawie, gazety nie pisały artykułów. Przełom nastąpił dopiero w roku 2011, bo wtedy też wydano decyzję o ujawnienie informacji na temat dochodzenia w sprawie Heder na podstawie ustawy o wolności informacji w skrócie FOIA. Dwa lata później pani Tig ogłosiła, że zamierza złożyć pozew przeciwko policji stanowej Kentucky. Twierdziła, że spartaczyli śledztwo tak bardzo, że właściwie to nie wiadomo, co wydarzyło się w dniu porwania Heder. Być może nikt już nigdy się tego nie dowie. Uważała, że policja coś ukrywa, że zaciera ślady. Uważała, że skoro w sprawę był zaangażowany były policjant, Ernest Green, czyli wujek Dila, to na pewno coś jest na rzeczy. Że to wszystko to spisek. Sara powiedziała, że Tim został przywieziony do kostnicy, by zidentyfikować Marwina. Twierdził, że z tyłu głowy miał ranę wylotową po kuli, podczas gdy raport z sekcji zwłok temu zaprzecza i żadnej rany wylotowej nie było. Sara zaczęła też podejrzewać samego Tima Oldhama czyli naocznego świadka całego zdarzenia. Ponadto FOIA ujawniło, że Hader ostatni raz była widziana około godziny 15 na rampach dla łodzi, co nie zgadza się z wersją przedstawioną przez Tim'a, że o 12.45 porwał ją jakiś brodaty mężczyzna bez koszulki. W aktach sprawy Sara natknęła się na raporty, w których funkcjonariusze pisali o podejrzeniu korupcji, handlu narkotykami i prostytucji. Właśnie w odniesieniu do sprawy Heder. Do sprawy włączyło się także medium, Jasnowic, który twierdził, że Heder żyje i jest stryptizerką w klubie. Postanowiono pójść tym tropem i przepytać kobiety pracujące w klubach nocnych w okolicy, ale żadna z nich nie rozpoznała Heder na zdjęciu. Pozew pani Tig przeciwko Policji Stanowej Kentucky został oddalony w czerwcu 2013 roku. Policja Stanowa nigdy nie skomentowała całej sprawy, ale zdaje się, że docierało do nich o co oskarżała ich Sara a oskarżała ich o wiele na przykład o to, że nigdy nie przeszukali stawów na terenie dilów. Dlatego też w roku 2014 Policja postanowiła sprawdzić te stawy, ale zdaje się, że nic tam nie znaleziono. W 2016 roku Sara ponownie pozwała policję stanową Kentucky. Twierdziła, że poszła na posterunek policji, aby ponownie wysłuchać nagrania z telefonu alarmowego wykonanego przez Tima Woldhama. Ale to nagranie, które jej wtedy przedstawiono, było inne niż to, które słyszała w roku 2008. Na nagraniu z 2008 roku operatorem numeru alarmowego był mężczyzna, a później przedstawiono jej nagranie, gdzie operatorem była kobieta. Poza tym, podczas rozmowy z dyspozytorką, Tim stwierdził, że porywacz miał na twarzy tą siatkę od owadów, a podczas rozmowy z dyspozytorem twierdził, że porywacz miał brodę i długie włosy. Gdy Sara zgłosiła to funkcjonariuszowi, który puszczał jej te nagrania, to ten powiedział im, że to kopia cyfrowa, którą policja zrobiła w roku 2014, bo wcześniej nagranie było na szpuli. Ale Sara pamiętała, że gdy poszła pierwszy raz, właśnie w roku 2008, posłuchać tego nagrania, to odtworzono go jej na komputerze. Więc jaka znowu szpula? Przed procesem pani Dick spekulowała w mediach, że Heather być może współpracowała z kimś, kto zajmował się programem ochrony świadków. Sugerowała, że może jej córka była tajną informatorką, która wiedziała o jakimś dużym handlu narkotykami i donosiła na dilerów. Sara uważała, że w aktach FBI jest wzmianka o tym, że Heather w wieczór poprzedzający zniknięcie spotkała się z policjantem z Henderson ale nigdy nie podała szczegółów tego spotkania. Gdy proces doszedł do skutku, to sędzia prowadzący sprawę zarządził, by policja stanowa ujawniła informacje, dowody związane z telefonem Tima Woldhama na 911. Sędzia stanął po stronie Sary, ponieważ policja nie była w stanie podać żadnych konkretnych powodów, dlaczego ujawnienie tych informacji zagroziłoby śledztwu. W styczniu 2017 roku, czyli dwa miesiące później, policja stanowa nadal nie przedstawiła Sarze pełnej dokumentacji związanej z telefonem alarmowym Tima. Gdy upomniała się o to, które słyszała z dyspozytorką, to policja twierdziła, że tamto nagranie zostało utracone. W związku z tym policja została ukarana grzywną w wysokości 24 tysięcy dolarów. A dokładnie tyle Sara potrzebowała, by pokryć koszta sądowe. Niezłe zawirowania z tymi nagraniami przyznam szczerze, ale te różne rozmowy z różnymi operatorami zdają się potwierdzać wersję, że nim Tim został przekierowany do odpowiedniego wydziału, to musiało powtarzać swoją historię kilku osobom, kilku operatorom, i dlatego tak długo zajęło zgłoszenie całego incydentu. I jeżeli chodzi o różne teorie i spiski Sary, czyli matki Heder, to nie ma żadnych dowodów na ich poparcie, przynajmniej tak uważa policja. Sara robi co może, by historia jej córki nie została zapomniana. W każdą rocznicę krzyczy w mediach, że Heder jeszcze nie została odnaleziona. A przecież w sierpniu minie 28 lat. Są detektywi, którzy aktywnie pracują nad tą sprawą i pod koniec grudnia 2022 roku policja stanowa Kentucky ogłosiła, że zamierzają wysłać kilka przedmiotów do testów DNA, bo być może wtedy dojdzie do jakiegoś przełomu w śledztwie. I jak na razie nie ma informacji odnośnie wyników tych testów. A jeżeli chodzi o Christophera Biloa, czyli mężczyznę, który odsiadywał wyrok za morderstwo swojej dziewczyny, to wyszedł on z więzienia w roku 2021. Zatem, jeśli jego DNA przykładowo nie jest już w aktach, to uzyskanie go, gdy jest już wolnym człowiekiem, może być bardzo trudne. Ponieważ nie ma już żadnych nowych wieści w sprawie, to podsumujmy sobie to wszystko. Ciała Hedertig nigdy nie znaleziono. Znaleziono tylko rzeczy należące do niej, czyli część stroju kąpielowego oraz ręcznik w fordzie Bronco, na którym znajdowały się jej włosy. Heather została oficjalnie uznana za zmarłą w roku 2007 i jak na razie nic nie wskazuje na to, by było inaczej. Jeżeli chodzi o podejrzanych, to głównie wyłaniają nam się cztery osoby: Ricky Banken, były chłopak Heather, Marvin marti Dill z Fordem Bronco, Christopher J. Below, który zamordował swoją dziewczynę, która nota notabene była bardzo podobna do Heather. Oraz Tim Waltham, naoczny świadek, lub jak inni uważają, piepięk Tom, podglądacz. Najwięcej dowodów przemawia właśnie za Marvinem Dillem. Jeździł charakterystycznym Fordem Bronco, w którym znaleziono trochę krwi oraz ręcznik, na którym znaleziono włosy Heather. Poza tym, gdy dowiedział się, że w jego domu byli detektywi, to groził, że się zabije zabarykadował się w przyczepie i generalnie wiele wskazuje na to, że to właśnie on jest porywaczem, czy może mordercą heder. Poza tym jego żona Tracy nie chce mówić, nie chce zeznawać. Jego syn Joshua nie pozwolił na przeszukanie terenu i to, co jest też ciekawe, to fakt, nie przeszukano tych dwóch stawów, a przecież znaleźli się świadkowi, którzy słyszeli krzyk kobiety a także myśliwi, którzy widzieli z daleka, jak ktoś bardzo dokładnie czyści Forda Bronco. Jest też teoria, w którą trochę ludzi wierzy, że rzeczywiście policja była zamieszana w zniknięcie Heather, że może rzeczywiście dziewczyna była jakimś tajnym informatorem i dlatego zniknęła. Wciąż też nie daje mi spokoju, dlaczego została zwolniona z pracy i dlaczego spotkała się z policjantem z Henderson w wieczór przed swoim zniknięciem. Dlaczego się z nim spotkała, co to w ogóle było za spotkanie, czy służbowe, czy prywatne, bo przecież nie możemy wykluczyć, że po prostu się z nim spotykała. I jeżeli chodzi o to ociąganie się z ujawnieniem różnych dowodów, różnych akt, to myślę, że takim całkiem dobrym wytłumaczeniem mogłoby być to, że po prostu policja wiedziała, że spartaczyła to śledztwo i nie chcieliby, by to wyszło na jaw. Zwłaszcza, że Saratig. Matka bardzo krzyczała w mediach i oskarżała ich o spiski. I drugim podejrzanym branym najczęściej pod uwagę jest sam Tim Waltham, naoczny świadek. Nie oszukujmy się, oglądanie ludzi przez teleskop czy lunetę w swoim ogrodzie, zwłaszcza jak po drugiej stronie rzeki znajduje się plaża, wzbudza mieszane uczucia. Czy Tim był podglądaczem? Może, kto wie, ale czym mógł porwać Header? Teoretycznie mógłby się dostać na drugą stronę rzeki Ohio dosyć szybko, bo miał łódź. Zresztą przypłynął tą łodzią właśnie w miejsce zniknięcia Heather, gdy wezwali go policjanci. Ale czy zdążyłby ze wszystkim? Jak wiemy, Heather pojawiła się na plaży około godziny 12, a Tim wykonał telefon na 911 o 12.45. Czy zdążyłby zatem uwinąć się ze wszystkim sporwaniem heder, ukryciem jej gdzieś, powrotem do swojego domu i zadzwonienie na numer alarmowy? Nie sądzę. Często podnoszony jest też fakt jego zmiany zeznań, że najpierw wydawało mu się, że widział siatkę od owadów na twarzy porywacza, a potem, że była to broda. Moim zdaniem, Tim najpierw powiedział, że była to siatka, ale gdy go tak przekierowywano do oddziału policji w Kentucky, to zdał sobie sprawę, że głupio to brzmi i może coś źle zobaczył, dlatego później zdecydował się powiedzieć, że jednak mężczyzna miał brodę i dłuższe włosy. I wtedy pojawia się nam Michelle Morgan, która była święcie przekonana, że widziała header w czerwonym Chevroletcie szamoczącą się z mężczyzną odpowiadającym opisowi Tima. Ale czy aby na pewno w tym aucie to była Heder? Michelle widziała wszystko w lusterkach. Chevrolet jechał za nią. Sama jestem kierowcą i z ciekawości zrobiłam taki test. Przyglądałam się w lusterka na samochód jedący za mną. Dużo zależy oczywiście od odległości między dwoma autami oraz to, z jaką szybkością się poruszają. A jak wiemy... To była autostrada, droga szybkiego ruchu. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak Michelle mogła być tak naprawdę nawet na 99% pewna, że rozpoznała Heder. W każdym razie kolejnym podejrzanym na naszej liście jest Christopher Bilow. Mieszkał w hrabstwie Henderson, wyjechał trzy dni po zaginięciu Heder. W dodatku, według Tima poruszał się tak samo jak porywacz. Bywał też w barze, w którą Heather telefonowała do swojego kolegi, którego nazwaliśmy Mark. Słyszał więc dokładnie, gdzie dziewczyna się wybiera. Spodobała mu się, wyglądała jakiego była, którą zabił zaledwie dwa lata wcześniej. Przez telefon Heather mówiła, że musi kończyć, bo ludzie w barze dziwnie się patrzą. Ktoś jej się zatem przyglądał. Może to był właśnie Christopher. Ale z drugiej strony nie ma żadnych dowodów na to, że w ogóle zbliżył się do Heather. Żadnego DNA. A to przecież u Martiego znaleziono ręcznik i krew. I ostatni. Ricky Banken. Sara Teague uważała, że to on był kolegą, z którym przez telefon rozmawiała jej córka. Ale nie chce mi się w to wierzyć. Gdyby rzeczywiście chciał pozostać anonimowy, to nie znalibyśmy dzisiaj jego nazwiska. Więc nie sądzę, by to z nim Heder chciała się spotkać tamtego dnia. Czy miał coś wspólnego ze zniknięciem swojej byłej dziewczyny? Może. Generalnie dużo jest w tej sprawie niewiadomych, więc tak naprawdę wielu rzeczy nie można być pewnym. Natomiast to, co jest pewne, to to, że jeszcze nie znaleziono Heder. Jej mama Sara bardzo się stara, by ta sprawa nie ucichła. Sama też nie daje się uciszyć. Mam nadzieję, że kiedyś poznamy prawdę, że dowiemy się, co tak naprawdę się stało i że Heder wróci po prostu do domu. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie: czy znaliście już tę sprawę, czy macie jakieś własne teorie, których ja tutaj nie wymieniłam. A jeżeli ten film spełnił wasze oczekiwania, to zachęcam do jego polubienia oraz subskrypcji. A tymczasem dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć i do następnego.